filmik z cyklu Poradnik do TFT. Znajdujemy się w zasadzie na etapie teraz, kiedy można powiedzieć, zaczyna się nowy sezon. Mi udało się w jeden wieczór dojść do platyny, więc myślę, że setup, który Wam przedstawię, jak najbardziej pozytywnie się prezentuje na tle innych synergii, które można powiedzieć weszły. No i co? Od czego będziemy zaczynać? No u mnie standardowo popka, dobra popka nie jest zła. Teraz co dalej? No będziemy próbowali jak zwykle standardowo uzbierać jakiś przychód, jakieś złoto. No na chwilę obecną wiadomo, jest start, nie ma opcji. Też nie wiemy jeszcze za bardzo, co będziemy budować. Znaczy mniej więcej wiemy, co będziemy budować, nie wiemy, jak to będzie wszystko wyglądało, czy będzie taki, czy też inny czarodziej. Co do nowości w nowym sezonie, no zmieniły się, powiedzmy, premie za różne synergie, zmieniły się odrobinkę przedmioty, ale generalnie wszystko zostało po staremu. No nas najbardziej zabolał brak Velkoza w synergiach, no po prostu go zabrali, nie ma już Velkoza, ale nie przeszkodzi nam to zbudować naprawdę potężnej synergii. No i co robimy? No widzicie, teraz mamy Poppy, mamy Leonę, to już jest pozytywny start, tym bardziej, że Poppy jest na drugim levelu, to bardzo zawsze pomaga. I co będziemy do tego budować? No będziemy starali się budować czarodziejki i gwiazd, czarodziejów, z tym, że w nowym patchu po aktualizacji od nowego sezonu wchodzi Janna, która można powiedzieć będzie prócz Gangplanka, który i tak będzie grał tutaj dużą rolę. Janna będzie naszym wsparciem, naszym głównym punktem w drużynie. No i co robimy? No widzimy, budujemy, to wszystko zaczyna się tak samo. Na początku jest nudno, ale potem najmniejsze decyzje już mają jakiś wpływ na tą naszą grę. No i lecą sobie jakieś tam przedmiociki. Na razie tak za bardzo nie mamy co z tego zbudować, ale wszystko w swoim czasie. Ważne, żeby próbować coś zbierać, może wbić na drugi level, tak żeby tylko pasowała synergia, a jeśli nie, to po prostu jakikolwiek drugi level sobie tam wstawić, żeby nas kierował. No i mieliśmy bardzo dużo szczęścia, dostając tą Poppy na drugi level, bo taka Poppy już od startu potrafi naprawdę dużo zdziałać sama. No i zobaczmy, co ma przeciwnik. No przeciwnik też jakby żadnych nowości, prócz Nautilusa. Nowy Vanguard. Jego umiejętności, no jak widzicie, podrzuca cel i kilka celów dookoła niego, ogłuszając przy tym na 3 sekundy, a cele dookoła ogłusza na połowę tego czasu, zdaje się, i połowę damage'u robi, który robi głównemu celowi. Jak na jednostkę drugiego poziomu całkiem pozytywny efekt, ale nam nie o to chodzi. Nie będziemy też starali się budować obrońców, chociaż z tego, co tam przed chwilą spojrzałem, to 1000 obrony można wbić, ale to praktycznie jest bezużyteczne przeciwko obrażeniom magicznym, które my budujemy. No i teraz widzicie Anka. Anka teoretycznie, no teoretycznie jest jednostką bezużyteczną, ale w praktyce no uzupełni nam synergię, a w dodatku weszła na drugi level, czyli no na tym etapie będzie skuteczna. Nie wiem, czy nie zostawię jej do końca, skoro tak szybko weszła na drugi level, ale to jeszcze się zobaczy. Wiadomo, gra się rozwija, trzeba reagować, tak jak już mówiłem w poprzednim filmiku. Nigdy nie można z góry zakładać, że dostaniemy akurat te idealne jednostki i idealne przedmioty, żeby móc sobie tam, powiedzmy, zrobić, co nam się podoba. No, nie ma sensu w ogóle liczyć na to, trzeba naprawdę za każdy raz się dostosować. No i Anka praktycznie została zanihilowana. A może jej się uda jeszcze rzucić? Udało jej się rzucić, czyli jeszcze troszkę wytrzymała, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli tu jakąś szansę wygrać. Bo takiej klinka znowu rypnie i... No tak, i w cymbał. No tak niestety bywa, ale wiadomo, no przegrywam rundę, przegrywam dwie, przegrywam 10. Najważniejsze jest, żeby skończyć w tym top 4. Też nie ma co zakładać, aha, będę pierwszy, dlatego ustalę taką synergię, bo ktoś mi powiedział, że można być nią... No nie, niestety tak to nie działa, no.
wszystko zależy też od szczęścia, od tego, jak przeprowadzimy tą grę, jak będziemy starali się wszystko ogarnąć. No jak widzicie, udało nam się jakiś tam interes wbić, ale to jeszcze nie jest marzenie. Też nie chcę za bardzo tutaj wyrzucać kasy w błoto i gdzieś tam kupować jakichś bezsensownych jednostek. Kolejna sprawa, no jest mnóstwo nowych synergii, mnóstwo nowych postaci. Tyle, że gramy mecz rankingowy i lepiej taki mecz rankingowy grać czymś sprawdzonym, aniżeli próbować czegoś nowego. Próbować czegoś nowego możemy sobie w zwykłym meczu, zobaczyć jak to działa, czy da się coś tym zrobić. No a w meczach rankingowych no najlepiej właśnie wziąć coś, co działa, co jest sprawdzone, czego jesteśmy pewni. Wiadomo, jeśli na meczach tam powiedzmy nie rankingowych wyjdzie nam tak, że o dobra, no ta strategia działa, no możemy spróbować w rankingowym, kiedy już opanujemy tą synergię, bo samo zagranie i to, że wygramy, nic nam nie daje. Musimy daną synergię opanować, wiedzieć jakie dawać przedmioty, kiedy daną jednostkę wstawić, czy ją sprzedać, czy zachować. Dodatkowo warto sobie przeczytać, są różne portale, są różne strony, gdzie są podane informacje na temat nowych czampionów, nowych umiejętności, nowych przedmiotów i dlatego przed przystąpieniem do gier rankingowych taki mały rekonesans zawsze się przyda. No i co dalej? No widzicie, nie jest najgorzej. No, straciliśmy 8 punktów życia. Próbujemy coś dozbierać. No na razie to wychodzi raczej słabo. Mamy obrońcę i czarodzieja, co nie jest jakimś tam szczytem naszej formy. Ale jest już to dobry początek. Jak widzicie, nie straciliśmy sporo życia, także nie ma co się przejmować. Zbieramy intereścik. Też nie jest powiedziane, że nagle sytuacja się nie odwróci i nie zacznę olinować, nie zacznę wydawać pieniędzy, żeby tylko się utrzymać w tej grze. Ale myślę, że na start w tych meczach rozstawiających tutaj damy sobie radę. Zazwyczaj wypada tak, że w tych meczach rozstawiających trafiamy trochę słabszych przeciwników. Ewentualnie później, kiedy już trochę podskoczymy, może jakiś silniejszy przeciwnik nam się pojawić, ale nie będzie to raczej dla nas problemem. Wiadomo, no, w poprzednim sezonie zaczęliśmy dość późno, doszliśmy do platyny 1. Nie jest najgorzej, ale zawsze życzyłbym sobie, żeby było lepiej. Ani diament też nie jest naszym celem. My chcemy po prostu wejść jak najwyżej. No, fajnie by było być challengerem, ale do tego trzeba naprawdę dużo kombinować i już na początku sezonu w miarę wiedzieć, czym będziemy grać, jak będziemy chcieli tam dojść, bo zmiana synergii co chwilę, czyli tak jak powiedziałem, dostosowywanie się nie jest też dobre na dłuższą metę. My musimy wiedzieć, co chcemy budować, ewentualnie z różnicą kilku jednostek. Z różnicą. To znaczy, jeśli no wypadają nam same Anki, powiedzmy, to musimy wiedzieć, co z nią zrobić, bo sama w sobie Ani jest no średnio użyteczna. Czego nie mogę na przykład powiedzieć o Ari, którą wymasterowałem do tego poziomu, że nawet potrafię jej wrzucić przedmioty dla tak zwanego AD Carry, zwłaszcza od nowego sezonu, kiedy zobaczycie później, jeśli uda nam się zebrać Janę, co to może wszystko zrobić. Nie będę tego tłumaczył zawczasu, najlepiej jest to zobaczyć. No i kolejna jednostka Bard. Bard i takie małe glutki u góry. Co one robią? To są punkty doświadczenia. Bard ma taką umiejętność, że zbiera nam punkty doświadczenia. Jest to mega użyteczne w early i praktycznie w late game też. Możemy naprawdę zdobyć ogromną przewagę levela dzięki niemu. A w zasadzie zagrałem sobie taki mecz treningowy, gdzie postawiłem sobie trzech bardów. No i praktycznie, o tam widać, koleżka pisze, idzie spać. No trudno. No niestety, kto śpi, ten nie expi, prawda? Ten nie wbija rangi, także my jesteśmy dalej w tym, dalej gramy. No i co mamy? No niestety dalej mamy obrońcę i czarodzieja. No nie jest za ciekawie, ale tu o widać, szpatułka nam wypadła, także szpatułka, przepraszam, pomocniko.
po co nam pomocniko? No wiadomo, pomocniko, ja w zasadzie za każdy raz zostawiam ją do powiedzmy skopiowania jednostki piątego poziomu, ale jeśli takowe nie wypadają, to nawet czwórka jest opcją samą w sobie. I co się dzieje, proszę Państwa? Zobaczmy teraz, jak wygląda przedmiot. Jest inny i jak widać jest unikalny, tylko jeden na bohatera. Daje praktycznie to samo, ale już nie możemy sobie wrzucić trzech takich przedmiotów, co jest dość uciążliwe. No ale cóż, z tym nic nie zrobimy. Takie zasady nowego sezonu, więc trzeba się do tego dostosować, a nie narzekać, że wcześniej było lepiej. Jest jeszcze kilka przedmiotów, które uległy zmianom. Mam nadzieję, że część uda mi się tutaj pokazać. No i co? Śledzimy, co się dzieje. No, popka na magię już ma trochę odporności. Ari sama w sobie jest silna. No zobaczcie, no Ari to jest pierwszy poziom. Ona naprawdę tym trudem agent robi wszystko, co jest nam potrzebne na chwilę obecną. Do tego Mordekaiser, wiadomo. I co dalej? No, jednostki nam tu nie wypadają. Nie mamy dużo szczęścia, można powiedzieć, ale jak widzicie, znowuż jesteśmy w topce. W tej chwili top 2. No, przyjemnie bardzo. O, jest kolejna Ari, także Chronmistrz Miecz, Ariven. To jest ciekawa opcja z Shenem, nie powiem. Łatwo dość uzbierać tego Chronmistrza, a do tego, gdyby ktoś chciał to budować, mógłby dorzucić Mistrza Miecza Kale i sprawa się wyjaśnia. No i jest tam, widzicie, ten Bart, astronauta mistyk. Tak naprawdę nie wiem jeszcze, co dają astronauci, nie zdążyłem tego sprawdzić, ale nie będziemy ich budować, więc na chwilę obecną mnie to nie obchodzi. O, tam koleżka, widzę, expa sobie nazbierał Bardem, dość dużo. Bardzo ciekawa opcja z tym Bardem. Szczerze mówiąc, chciałbym tego spróbować. Chciałbym zobaczyć, jak to wyjdzie w meczu rankingowym. Bo wiadomo, no w zwykłym meczu możemy trafić słabszych przeciwników, którzy średnio wiedzą, co robią, a w rankerze trafimy no, na poziomie platyny już naprawdę rozsądnie grających. Także no tutaj wygraliśmy praktycznie bez problemu. Chciałem zaznaczyć, że Ani teoretycznie jest bezużyteczna, ale ja tutaj tego nie robię, co prawda, ale Ani często bardzo dobrze sprawdza się w roli frontlina. Ona jest podobna do Poppy, tyle że Poppy stakuje sobie te tarcze, co jest bardzo użyteczne, a Ani niestety nie. Niby tam odrobinkę więcej tej tarczy sobie potrafi nastakować i atakuje tam powiedzmy kilka jednostek, ale to jest no średnie, no naprawdę średnie, bo ani do synergii za bardzo, no tylko ten czarodziej wchodzi dzięki niej, wbiła na drugi level, więc ją zachowujemy. Ale ani sama w sobie jest zawsze opcją do wymiany. Jak mówiłem wcześniej, nie można zakładać, że będziemy dostawać te jednostki, które chcemy. Trzeba po drodze kombinować i starać się ustawić jak najlepsze synergie. No i kupić po prostu postacie, które na chwilę obecną, a nie na cały mecz mogą nam się przydać. Także to nie dotyczy tylko magów, to dotyczy każdej synergii, którą chcemy zbudować. My po drodze do tej synergii musimy reagować. Jeśli widzimy, że z danej synergii na chwilę obecną nic nam tam nie leci, musimy zbierać inne jednostki, które nam jakby pomogą dłużej przetrwać w grze. Co dalej? Słuchajcie, no jest taka sprawa, im dłużej przetrwamy w grze, tym większa szansa, że te jednostki dostaniemy. No dlaczego? Teoretycznie gracze wykupują jednostki, nawet jeśli ktoś buduje to co my, ale nie zawsze taka osoba przetrwa do końca, więc gdzieś w połowie ktoś, kto buduje nasze synergie, może wylecieć i jakby my jesteśmy wtedy ustawieni, bo te jednostki zaczną nam wtedy wypadać. Musimy śledzić, jeśli to jest konieczne, przeciwnika, który powiedzmy buduje nasze synergie, ale też jest sprawa taka, o, Jury Portet, tam kolega widzę toksyczny. No nie ma co z takimi. No ciężko jest naprawdę grać i naprawdę ścierać się z takimi ludźmi, którzy średnio radzą sobie z przegraną.
To jest rywalizacja, to jest gra. Jesteśmy no po prostu narażeni, że się tak wyrażę, na wygraną lub przegraną. I co dalej? Jest astronauta Sniper Timo. Jest to ciekawa opcja, ale no nie chcę tutaj, prawda, szarżować z czymś, czego nie znam. Nie wiem, jak Timo się sprawdza, nie wiem, jakie przedmioty powinienem mu dać. Mógłbym teoretycznie to teraz sprawdzić, ale podczas nagrania wolę się skupić właśnie na tym, co teraz robimy. No i widzicie, bez zmian. I co jeszcze chciałem zauważyć? Spójrzcie, Jice ma pierwszy level, a bez problemu wbił sobie 1000 damage'a. No to jest, jakby to nazwać, Jice potrafi być przerażający, jeśli dobrze go zbudujemy w dobrej synergii i z dobrymi przedmiotami. Często zdarzało mi się budować na nim Gunblade'a i Rabadona razem, dlatego że każdy jego strzał podawał uzupełnienie jego punktów życia do fulla. No i jako trzeci przedmiot odporność na magię. To te dwie muszelki takie, że się wyrażę. I wtedy sytuacja, ten przedmiot Poppy, który ma teraz Poppy na sobie, jemu. No i myślę, że taki Jice jest w stanie wtedy no, solować grę. Zdarzyło mi się grać na Jice'a, gdzie Jice robił po 30 tysięcy damage'u. Potraficie sobie to wyobrazić? I miał drugi level. To jeszcze nie był nawet trzeci level. Także w odpowiednich warunkach Jice jest naprawdę potwornym carry. Nie tylko wytrzymałem, spójrzcie. No, nie wykasował niby nikogo, ale naprawdę solidnie potrafi uderzyć. A z czarodziejami w synergii, no naprawdę jest potworem. Mając Jice'a na trzecim levelu i dobrą synergię, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wygrać wszystko i ze wszystkimi. Praktycznie wystarczy, że Jice raz czy dwa uderzy i gra jest wygrana. O, lele. No i co? Zamienimy teraz jednak Jice'a za Wukonga, bo Wukong... No Wukong. Wukong może nie robi aż tak dużego damage'u, nie jest aż tak celny jak Jice. No tutaj teraz Jice poleciał. Takie zamiany robimy, a... No wiadomo, no to nie jest, nawet nie nazwałbym tego błędem, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nam wyleci, ale widzicie, zareagowałem, wymieniłem sobie Jice'a, żeby dostać synergię Chron Mistrza, która, no wiadomo, mamy dwóch Chron Mistrzów, nie jest to zbyt użyteczne, ale jeśli walka się przeciąga, jeśli jest dłuższa, to potrafi naprawdę zrobić swoje, nawet taka malutka synergia. Maszyny wojny, wiadomo, wiele razy każdemu z was na pewno tak samo mi zdarzało się, że przeżywaliśmy tam, mając jedną jednostkę, której został punkcik życia. I taka synergia Chron Mistrza może mieć na to, o proszę. No nie wierzę, jest Janna. I słuchajcie, no... Teraz zablokujemy, żeby nie stracić tego interesu, bo jesteśmy w dość dobrej sytuacji. I zaraz... No co będę dużo mówił, za chwilę wam wszystko opowiem, tylko wstawię Jannę i będzie wiadomo. Janna sama z siebie no wprowadza kolosalne zmiany w teamie, samym tym, że ją wstawimy. Ona nie robi damage'u, praktycznie w ogóle. Jeśli chodzi o robienie damage'u, to jest całkowicie bezużyteczna jednostka, prawdopodobnie zrobi mniej niż taka Zoe. Ale jej zaletą jest to, czym jest wzór, czym jest synergia wzoru. Wzór powoduje to, że wszystkie jednostki w naszej drużynie podstawowymi atakami zadają obrażenia magiczne, z wyjątkiem czarodziejek gwiazd, które zadają true damage atakami podstawowymi. Ciekawa synergia, naprawdę jest to wykombinowane, ale teraz dla nas nie jest najważniejsza synergia z nią. Dla nas jest najważniejsze to, co ona robi skillem. Otóż jej skill to są te trąby, których używa tam, powiedzmy, w zwykłym League of Legends. Trąby powietrzne, które rzuca w kształcie stożka przez cały obszar mapy. I teraz, jeśli trąby, widzicie, przeszły przez przeciwników, to przeciwnicy zostają podrzuceni, ale tym samym, jeśli przechodzą przez naszych sojuszników, nasi sojusznicy otrzymują atak speed.
I to naprawdę nie mały, bo zdaje się na pierwszym poziomie 100%, potem 150%. A z czarodziejami jest to, wiadomo, zboostowane jeszcze więcej i jeszcze szybciej. Samo już to podrzucenie prawie że całego teamu jest wystarczająco denerwujące, wystarczająco nas ustawia. No i widzicie, no mamy jakieś pierwsze levele, jakieś drugie, trzy pierwsze levele. No wiadomo, Janna level 5 jest potwornie silna, ale no znowuż nie mamy tutaj, zobaczcie, na True Damage Ari. No tu się zaczyna nam się, oj, ma już dwie trójeczki, to nie jest aż tak ciekawa opcja, ale myślę, że poradzimy sobie nawet z nimi. No i jak widać, Wukong załatwił sprawę. No widzicie, nawet się nie zmęczyliśmy. I Janna, widzicie, robi 450 damage'u, to jest... No to jest ceną niestety za jej użyteczność. Bo jednostka sama w sobie praktycznie będzie jedną z moich ulubionych, prócz Gangplanka oczywiście, bo Gangplank forever. Ja kocham grać na Gangplanka, kocham po prostu one-shotować team przeciwne. No i co mamy na karuzeli? No trochę tego jest, szczerze mówiąc. Tylko tak nie do końca wiem, czy to, co akurat bym chciał. Jako że jesteśmy dość wysoko, to na karuzeli priorytetu nie mamy. Mówiąc dość wysoko, mam na myśli pierwszy, także... No stare synergie wciąż działają, więc bardzo mnie to cieszy, że jednak w dalszym ciągu mogę coś tym zrobić, że nie będzie tak, że będę musiał się dostosować teraz do całego sezonu. Ta synergia jest, jak to nazwać, całkowicie bezpieczna. Czyli ta platyna jest murowana stosując tą synergię. Czarodziej, czarodziejka, gwiazd. W zależności od tego, czego nam wylatuje więcej, możemy też zbudować czarodziejki gwiazd. Wiadomo, teraz z Janną sytuacja się zmienia, gdzie czarodziejki gwiazd mogą być jeszcze bardziej użyteczne. No i tak będziemy lecieli. No, na chwilę obecną mamy już 7 level. Pełen interes, jesteśmy pierwsi. No, czy można sobie wymarzyć lepszy early game? Bo w dalszym ciągu ja to nazywam early game, kiedy jeszcze wszyscy grają. Kiedy ubędzie nam powiedzmy dwóch, trzech przeciwników, middle game, i jak zostaje czwórka, to jest late game. To nie jest jakaś oficjalna statystyka, ja to tak sobie układam, żeby mieć jakieś rozeznanie w tym wszystkim. I też jakby... To nie jest taktyka z internetu. Mogę wam powiedzieć, to jest tylko i wyłącznie moja taktyka. Zobaczyłem tą Jannę i mówię, o, wiem, do czego ona mi się przyda. I teraz tak. Jeszcze tego nie przetestowałem, ale będę testował. Jest sprawa taka, skoro czarodziejki gwiazd robią true damage, to co gdyby dać, powiedzmy, takiej Ari przedmioty czysto ofensywne, czyli jakieś Infinity, jakieś... No cokolwiek, co robi damage. Czy zamieni, powiedzmy, cios krytyczny na true damage. To mnie zastanawia i będę musiał w tym celu zrobić mały rekonesans, trochę pograć i dowiedzieć się, czy Ari może być jeszcze większym potworem niż już jest. To jest, według mnie, nie ma silniejszej jednostki drugiego poziomu niż ta Ari. No bo zobaczcie, no halo, no nieważne jaki def, Ari robi true damage. Spójrzcie, to jest jednostka drugiego poziomu, leciutko 5000. Więc aż się boję sprawdzić, co by robiła. Wiadomo, drugiego poziomu. Na trzeciego poziomu jednostka, myślę, że ten Jayce, którego często składamy, potrafi naprawdę nieźle przypieprzyć. W zasadzie potrafi wykerować grę. Jak mało która postać czwartego levelu. Nawet taka Kayle, która jest potwornie silna, jeśli zbudujemy ją z Mistrzami Miecza, wydaje mi się, jest słabsza od Jayce'a. Dlatego, że ona jest papierowa, wystarczą jacyś infiltratorzy i mamy pograne, można powiedzieć. No niekoniecznie, wiadomo, wszystko zależy od sytuacji, ale no tak niestety to wygląda. No i widzicie, budujemy sobie gierkę, co bardzo mnie cieszy i co będziemy dalej budować. No, my w dalszym ciągu jesteśmy nastawieni na tego nieszczęsnego Gangplanka. Wbiliśmy już 8 level, mamy pełen interes, więc to jest mega.
Rzadko kiedy udaje mi się dobić 8 level, nie robiąc tego. O, proszę. No już bez komentarza, no wbił nam Gangplank, także już będziemy tylko silniejsi, no nie ma innej opcji. I budujemy naszego Gangplanka. Wiadomo, Gangplank full tanki, Rabadon. I dla niego jedynym jego zadaniem jest pieprznąć, po prostu raz. Nawet nie wiedziałem, co mam mu tu jeszcze dostawić, także jakiś Twisted Fate się sam wtarabanił. No i będziemy musieli coś jeszcze pobudować, ale no jak widzicie, co będę dużo gadał, 3000 damage na raz to jest naprawdę sporo, bo nie ma co, no drugi raz, no i teraz co nam pozwoliło uderzyć drugi raz, gdyby nie Janna, Gangplank nie miałby szansy, nie miałby w ogóle podejścia, żeby uderzyć drugi raz, a z Janną jest to możliwe, dlatego że dostaje attack speed, zresztą tak samo jak cały team. Ja będę próbował jeszcze później różnych ustawień, bo wydaje mi się, że powinienem tą Janę stawiać jednak z tyłu i przesuwać tylną linię na środek, żeby wszyscy dostawali tego buffa. Ale na razie nie będę kombinował, bo idzie nam dobrze, więc nie będę tego jeszcze przestawiał. Gdybyśmy byli gdzieś tam zagrożeni, to mógłbym spróbować z innym ustawieniem, ale na chwilę obecną widzę, nie ma potrzeby. No i co teraz robię? No buduję jakiekolwiek przedmioty. Też jestem przekonany, że Wukong nie zostanie z nami do końca. Oj, tu naprawdę? No koleżka nas pokonał. Nie było to jakieś oszałamiające zwycięstwo, bo ma dwie jednostki na dobiciu. Także w dalszym ciągu nie będę się tym przejmował. Ma dużo mniej życia, jest też szansa, że ktoś go wykasuje, zanim w ogóle będziemy mieli jeszcze szansę drugą z nim pograć. Trochę kawki. No niestety nagrywamy wszystko w nocy. Wróciłem późno z pracy i powiedzmy chciałem sobie przetestować te nowe synergie. No naprawdę, będąc w pracy, myślałem o tym, jak mogę dostosować te nowe synergie, o których wcześniej tylko czytałem. No i co się dzieje? No, ojejku. Ja nie wiem, czy to nie za szybko. No, Gangplank już na drugim levelu to jest naprawdę... No, ta nasza przewaga rośnie w oczach. No, prawdopodobnie teraz już nie da się zatrzymać tego Gangplanka. On będzie resetował team. No, tak myślałem. To jest typowy Gangplank. To jest moje ulubione zakranie, także... No niesamowite jest to one-shotowanie. Zobaczcie, 7000, no to jest jeden spell, on rzuca jednego spella, to jest całe jego zadanie. Ale spójrzcie na resztę teamu, no 7000 instant, no kurde, znowu jakiś Gangplank. Kurde, często widzę tego Gangplanka, tu się dzieją dziwne rzeczy, ja... No nie wiem, coś się rodzi w mojej głowie w każdym razie, no i nie będę teraz o tym opowiadał, bo jeśli się nie urodzi w grze, to co się urodziło w mojej głowie raczej nie ma racji bytu. No ale jak widzicie, gierka się rozwija, idzie nam bardzo dobrze, a nawet bym powiedział, pięknie idzie. Maszyny wojny, czarodziej. No tak, to jest dość dobra opcja. Mamy 9 level. I nie mamy już za bardzo innych opcji. Attack speed. No dla Ari to jest błogosławieństwo w tej chwili, bo... O, Xerath, kurde. Zmiana TF-ka i mamy 6 czarodziejów, 3 czarodziejki gwiazd, 2 promistrzów, najemnik i wzór. Na chwilę obecną wydaje mi się, że to jest najsilniejsza synergia, jaką byłem w stanie zbudować. No... Zobaczcie, no ta Janna po prostu robi robotę, a Gangplank 8500 damage'a, także luzik, prawda? Im więcej jednostek obejmie, no praktycznie szło, kurde. No strasznie często widzę tych Gangplanków, to jest strasznie dziwne.
Nigdy wcześniej mi się nie zdarzało tyle gangplanków. Praktycznie ciężko mi było doskładać tego, chociaż na drugi level. A w tej chwili widzę, jakaś Arima widzę szansę. No nie, no na razie pomyślmy, zostawimy to co jest, ale kurczę. No ten gangplank, no jest zastanawiający. Ciężko powiedzieć co będzie, ale widzę tutaj kolega ma szansę mnie pokonać. Chociaż, no powiem wam, nie sądziłem, że ta Ari tak długo wytrzyma. I spójrzcie, Gangplank i Ari robią już przyjemny damage. No i kolejne defensywne przedmioty, także już nawet nie będę tego komentował, bo robi się już przerażająco. Wszystkie trzy tak naprawdę w tej synergii jestem w stanie wykorzystać. No to jest naprawdę niesamowite. Chociaż z racji tego, że wszyscy teraz biją magiczny damage dzięki Janie. No nie wiem, wyjaśnimy to wszystko w trakcie, zobaczymy jak to wygląda. I co będziemy budować, to jest, no kurde, nie no, teraz już biorę Gangplanka, już za dużo ich leci, także jestem przekonany, myślę, że może się udać nawet zbudować drugiego Gangplanka, o ile nie przestaną nam wypadać, ale no wiadomo, jak jeden Gangplank to za mało, to dajmy dwóch. Nie wiem, czy ktoś by był w stanie teraz, no to jest idealna sytuacja, no nie mogę sobie wyobrazić, żeby te dwa Gangplanki miały przegrać tą grę. Zobaczmy, jak to w praktyce wyjdzie. Czy obaj rzucą... Tak, obaj rzucą spele. Nie. Nie rzucili obaj. Rzucił tylko jeden. I to ten słabszy. Z tego, co widzę, Gangplank 5000 dupnął. Kurczę, no gdyby ten silniejszy rzucił, jakoś został tam chyba... Chyba otrzymał atak od Ezreala? Tak, o kurczę. Nie no, zobaczcie, no ja, mi się wydaje, że to jest... O, jeszcze Janna, pięknie, coś tu trzeba opylić, bo... No tak, Anka już raczej nam nie wejdzie. No, ale muszę przyznać, że tutaj naprawdę sypie nam piąteczkami, sypie nam gangplankami, kseratami. Jak widzicie, synergia potrzebuje dużo tych jednostek piątego poziomu. Ale jestem dobry. O, teraz oboje, jeśli rzucą, to jest pozamiatane. Kserat też robi swoje, mimo że na chwilę obecną jest na pierwszym. Pamiętajcie jedno, Kserat potrzebuje wszystkich przedmiotów, które zwiększają szybkość ataku. Jego rzucanie tych speli, ten jego spell, ma combo po prostu z atak speedem, czyli im więcej on ma atak speedu, tym tak naprawdę szybciej rzuca te swoje kulki. No nie wierzę, po prostu, no niesamowite. Mam praktycznie trzy jednostki piątego poziomu na drugim levelu, no szczerze mówiąc nie wiem nawet, o kurczę. No ale kolega tam już jest na dobiciu, więc prawdopodobnie już nawet szybszego działania, ale to szybsze działanie pewnie by nam zrobiło robotę, ale no to są gangplanki, przypominam, bez żadnych ulepszeń, oni robią nam robotę. O kurde, wykasuje mi jednego, no ale jednego. No i Xerath też zrobił robotę, damage ładnie nam się w teamie rozłożył, no i jak widzicie, miejsce pierwsze w zasadzie bez wysiłku, bo to nie była nawet idealna synergia, nie idealne przedmioty, nie idealne jednostki, ale no znowuż się udało. No i widzicie, tutaj awansik do złoto 15. No ja nagrywam dźwięk, można powiedzieć, do tego meczu już po tym, jak go zagrałem, ale wszystko się pięknie ułożyło, dlatego dziękuję za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia.